W moich rękach Xiaomi Smart Band 8 i 9. Przejdźmy zatem szybciutko przez różnice. Nowy Smart Band jest minimalnie mniejszy, przy czym ekran jest dokładnie ten sam. Mamy AMOLED 1,62 cala. W 9 jest on jaśniejszy, bo maksymalna jasność to 1200 nitów. 8 to maksymalnie 600 nitów. Koperta w 9 jest taka troszkę bardziej matowa. Mamy do wyboru 4 kolory: niebieski, różowy, czarny i srebrny. Przy czym w 8 był to srebrny i czarny. Mamy też nowe czujniki w 9. Mają one lepiej mierzyć tętno i tlen we krwi. To wyjdzie oczywiście przy testach, zobaczymy jak będzie. No i 9 otrzymała też już HyperOS. System działa płynnie. W obu przypadkach oczywiście mamy około 150 trybów sportowych, zatem spokojnie możemy, mamy w czym wybierać. Nie mamy tutaj GPS-a wbudowanego i nie mamy płatności NFC, jeżeli o to byście pytali w żadnym z tych dwóch modeli. 9 otrzymała też większą baterię, jest to 233 mAh i powinna wytrzymać do 21 dni, a 8 do 16 dni, jak będzie, wyjdzie przy testach. A Wy używacie już któregoś z tych modeli? Jak Wam się podobają? Macie jakieś uwagi? Coś Wam nie działa, coś działa, jesteście zadowoleni? Myślicie, że warto wymieniać 8 na 9?